Kłaniam się Państwu poranku. Zapowiada się dzisiaj burzliwy dzień w wielkopolskiej polityce. Sesja Sejmiku Wojewódzkiego. Jeden z punktów, który wzbudza duże emocje, sądząc przynajmniej po ilości maili, jakie przychodzą do naszej redakcji. A mam na myśli głosowanie w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepień przeciw COVID-19. O tym będę rozmawiał z gośćmi porannej rozmowy w naszym studiu radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Właśnie ci, którzy będą podnosili ręce w tej sprawie. Tatiana Sokołowska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. I Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Równie serdecznie pana witam. No i o godzinie 10.30 już się zapowiedziały różne komitety protestujące pod Urzędem Marszałkowskim. Wyliczam. Ruch Wolnych Ludzi, E-Parlament, Polskie Żółte Kamizelki, Stowarzyszenie Stop NOP. Patrząc na burzę, jaka się wokół tego zaczyna wytwarzać, mam takie pytanie, czy państwo zastanawiają się, czy dobrze może, że ten punkt znalazł się w porządku obrad, bo polaryzacja w społeczeństwie w tej chwili jest ogromna. Patrzę na Tatianę Sokołowską, bo jesteście też jednym z głównych chyba sprawców tego punktu, już słynnego 25. punktu obrad dzisiejszych. Tak, ten punkt został zgłoszony przez zarząd i to stanowisko rzeczywiście jest stanowiskiem zarządu, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Której stoi pani, tak na jest. Czele której pani stoi, tak, dokładnie, tak. Nie wymigamy się od tego, kto za od tym czego? Stoi. Nie, broń Boże, zupełnie nie, wręcz odwrotnie. Ja tylko chciałam po prostu zaznaczyć, kto jest inicjatorem tego stanowiska i ja się bardzo cieszę, że udało nam się wywołać ten temat, że udało nam się zainteresować tak państwa, jak te wszystkie grupy, o których pan mówi i społeczeństwo właśnie tym tematem. Jak bardzo jest to istotne, żebyśmy się rzeczywiście szczepili, żeby ten temat był na wokandzie cały czas. Szczególnie teraz, kiedy okazuje się, że pojawia się nowy wariant Omikron, który, szanowni państwo, to jest bardzo istotne. On się pojawił nie dlatego, że inaczej, nie tylko dlatego, że ten wirus ma tego rodzaju tendencje do mutowania, ale on się pojawił tam, gdzie społeczeństwa są mało wyszczepione, bo właśnie w tych społeczeństwach ten wirus ma szansę się namnażać i ma szansę mutować. I dlatego też tak bardzo istotnym jest, żebyśmy byli wyszczepieni w maksymalnym stopniu jako społeczeństwo. A nie będziemy bez obowiązku. Takie jest zdanie zarządu i czy będziemy, czy nie będziemy bez obowiązku, to jest też druga sprawa, ponieważ też apelujemy do rządu o to, żeby wzmógł działania promujące szczepienia. I teraz mówi tylko się... Tylko czy coś jeszcze się da w tej sprawie zrobić? Zdecydowanie się da. Na przykład, przepraszam, mówi się, że ta szczepionka ma zabezpieczać ludzi przed zachorowaniem. Owszem, tutaj na przykład na komisji pan radny był uprzejmy przedstawić nam i zasypać nas wręcz danymi, jaki jest poziom wyszczepienia versus poziom zachorowań. I to świadczy o tym, że nie do końca pan radny wie, po co są szczepienia. Szczepienia są owszem po to, żeby nas chronić przed zachorowaniem, ale przede wszystkim są po to, żeby chronić nas przed ciężkim przechorowaniem i przed tym, że ryzyko zgonów osób niezaszczepionych jest zdecydowanie większe niż osób, które się zaszczepiły. Zbigniew i po to są szczepienia przede wszystkim. Pan zaszczepiony z tego, co się orientuje. Dzięki temu, że powiedziałem na komisji, po prostu wykreśliście tam serię bzdur, które zostały wpisane. I przede wszystkim wam wcale nie chodzi o to, żeby apelować o szczepienie, tylko żeby otworzyć kolejny front walki z rządem Zjednoczonej Prawicy. Także mogę uspokoić te wszystkie osoby. Na szczęście Sejmik Województwa Wielkopolskiego nie jest w stanie podjąć uchwały, która wprowadzi obowiązkowe szczepienia na terenie... Pańskie zdanie nie powinno być takie obowiązkowe? Oczywiście, że nie, bo przy takim oporze społecznym jest to tylko otwarcie kolejnego frontu. Wystarczy, że mamy problem chociażby z tą falą zachorowań, kryzys na granicy białoruskiej, wzrostem napięcia na granicy ukraińsko-rosyjskiej, która siłą rzeczy musi powodować poważne obawy i traktuje to również poważnie NATO i Stany Zjednoczone, poza naszą opozycją, która uważa, że nic się nie dzieje, jest świetnie. To jest bardzo poważny problem. W związku z tym, a teraz co do tego. No właśnie, przede wszystkim jest taka sytuacja, żeby było jasne, jestem podwójnie zaszczepiony, należy do grupy ryzyka. Dokładnie się do tego przeanalizowałem. W tej chwili w Niemczech ilość mają wyższy poziom zaszczepienia niż my, ilość osób na intensywnej opieki medycznej zaszczepionych podwójnie to jest około 30-40%. Taka jest sytuacja w Niemczech. W związku z tym
Najpierw mówiono nam, że to zabezpiecza i tak dalej. Pewnie w pewnym stopniu zabezpiecza, ponieważ mieliśmy w trzeciej fali ilość osób pod respiratorami 15-16%, teraz około 10%. Natomiast w związku z tym to nie jest taka, i te tezy pani, że to tylko tam się namnaża, w tej chwili Europa jest epicentrum pandemii. Europa, nikt tego nie neguje, ale na przykład Portugalia, która ma jeszcze wyższy poziom wyszczepialności, 86%, bardzo duże piki, jeżeli chodzi o zakażenia, rekordowe, natomiast bardzo mało zgonów, więc chyba coś w tym jednym jest. No więc mamy jedną rzecz, dlatego ja mówię, jest to istotna sprawa, jeżeli chodzi o osoby starsze, tak samo jest w Niemczech. Jakby te najwyższe poziomy to są osoby powyżej 60 roku życia i jakby trzeba stosować zasady, reguły społeczne, czyli dystansu, chronić się. Mamy do czynienia z tym, że ten wirus podobnie zachowuje się jak grypa, czyli mamy piki w tym okresie, kiedy jest zazwyczaj pik grypy i pik jesienny i pik wiosenny. No tak wygląda sytuacja i niestety jego już jest tak dużo, że widać wyraźnie, że dopóki nie będzie skutecznych metod leczenia, no to będziemy mieli z tym problemy. Miejmy nadzieję, że przy pomocy akcji szczepień, które mam nadzieję, że będą dobrowolne i taka jest na razie stanowisko rządu Zjednoczonej Prawicy, jakby spowoduje, że te grupy najbardziej zagrożone będą zabezpieczone. Dobrze, to ja w takim razie jedną daną przytoczę jeszcze. Mam tutaj nawet napisane, żeby się nie pomylić. Francja, która jest zdecydowanie większym państwem od Polski, rzeczywiście mają 34 zgony, szanowni państwo, w Polsce 378. To świadczy o tym, jak skuteczna jest pod tym względem szczepionka, ponieważ Francja wyszczepiona jest w 82, a Polska w 62%. Mówiłem o tych rzeczach, natomiast ja mam jedno pytanie do pani, istotne, bo tak. Mamy jeszcze polską mentalność, ten polski gen. Właśnie. To ja mam się przed oczami obrazki z Holandii, tak. Ze spokojnej Austrii nawet. Ja bardzo gdzie się cieszę, że pan o tym wyszli. Mówi, bo to jest bardzo istotne. I teraz, jeżeli pytanie, ktoś... czy nie będzie po prostu tak, na tak. ulicy jeżeli ktoś nam mówi, rewolucji. Szanowni państwo, że na mnie wprowadza się szczepionek, bo mamy gen oporu, no to jest dla mnie już kuriozalne, ponieważ doskonale wszyscy wiemy, dlaczego obowiązek szczepień, czy generalnie akcja szczepieniowa nie jest, czy to, żeby sprawdzać paszporty covidowe, nie jest prowadzana. Tu chodzi o tych kilkunastu posłów, którzy są antyszczepionkowi w rządzie, na których wisi większość rządowa. I tu jest problem, dlatego że rząd nie może wprowadzić większych restrykcji, ponieważ straciłby A może chodzi o te 50% społeczeństwa, które się zaszczepiło? Straciłby władzę po prostu i tylko i wyłącznie. Dlatego mamy taką sytuację, ponieważ władza temu rządowi jest bliższa niż zdrowie i życie Polaków. I dlatego mamy tę sytuację, ponieważ jeżeli radykalnie postawiono by na ostrzu noża sytuację, szczepcie się Polacy i zrobimy wszystko, żeby większość była wyszczepiona, wtedy po prostu rząd Zjednoczonej Prawicy traci władzę, a władza jest bliższa temu rządowi niż zdrowie i życie Polaków. I apelujemy tym stanowiskiem właśnie, apelujemy do rządu, żeby rząd wreszcie zajął się tym, co do niego żeby należy. Żeby wreszcie stracił władzę. No. Taka jest konkluzja. Konkluzja jest, żebyśmy Pani mogli radna. Się szczepić, żebyśmy byli narodem uświadomionym, jak bardzo szczepienia chronią nas przed ciężkimi zachorowaniami i przed hospitalizacją i zgonami. Pani radna potwierdziła, że przede wszystkim chodzi o to, żeby zrobić kolejną zadymę. Po drugie, czy pani radna sobie wyobraża 73-letnią kobietę z zmuszaną do tego, że na przykład dostałem 5 tysięcy grzywny, a ma 1300 emerytury, albo może 20... Nikt nie mówi o żadnych grzywnach, nikt nie mówi o restrykcjach tego rodzaju. Wszyscy mówimy tylko o tym, żeby się szczepić, szczególnie grupy ryzyka, typu lekarze, radna, nauczyciele i żeby można było sprawdzać paszporty covidowe. Może pani nie będzie przerywała. Oczywiście, tylko jeżeli pan zmienia z moje zdania, to muszę proszę bardzo. Przywołujecie przykład Austrii, 2,5 tysiąca euro zamienne na areszt. W związku z tym pytałem... Nie przywołałam. No, w tekście, który napisaliście, no więc mówię, napisaliście tam całą serię bzdur. W związku z tym, czy chcecie jakby karać ludzi, nie powiedzmy, wiadomo, że nie 12 tysięcy złotych, bo Austria jednak bogatsza, czyli powiedzmy 5 tysięcy złotych zamienne na areszt, wielokrotnie możliwość dostosowania. Mam to stanowisko, tu nie ma nic o Austrii. Ja mówię o tym w tym stanowisku, które przynieśliście na komisję. Nie było nic o Austrii. Było. Także, także teraz natomiast wracając do... Natomiast jest o paszportach covidowych i tam jest Austria, tam jest Francja, tak jak... Wracając do tematu, oczywiście ten wirus zachowuje się bardzo różnie. Jak powiedziałem, przypominając założenie, najpierw mówiło, że on będzie bardzo skutecznie chronił w ogóle przed zakażeniem. Potem okazało się, uczymy się go, w związku z tym ja specjalnie nie dworuję sobie z epidemiologów.
Natomiast kolejno te lanty. Potem mówiło się, że chroni również przed ciężkim przebiegiem. Nie chroni w tych grup ryzyka powyżej 60 roku życia. Niestety spora ich osób trafia na... Nie zgodzimy się pewnie w tym temacie, że powinno być to obowiązkowe, czy nie, przynajmniej nie. A z drugiej strony sytuacja na Podlasiu, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie zaskoczyła epidemiologów. Okazało się, że jednak do pewnego poziomu on się jakby rozwijał i zaczął się hamować znacznie szybciej niż na Mazowszu, który ma najwyższy poziom zaszczepienia w Polsce, a tamta fala dopiero się zaczyna płaszczyć, natomiast na Lubelszczyźnie, Podlasiu i Podkarpaciu już się spłaszczyło. Proszę Państwa, tych punktów jest bardzo dużo, 25 już omówiliśmy, jeszcze bardzo krótko o jednym punkcie. Tym razem opozycja chce przyjęcia stanowiska w sprawie, no powiedzmy, Polskiego Ładu, pieniędzy z Polskiego Ładu, które mają wspierać strategię rozwoju województwa wielkopolskiego. Po co jest takie specjalne stanowisko? Bo te pieniądze już są przydzielone. Mamy ogromne zamieszanie i dezinformację społeczeństwa. To jest program 2 miliardy złotych, który jest do wykorzystania... 2 miliardy dla Wielkopolski. Dla Wielkopolski, tak jest. Jakby na 7 lat z pieniędzy unijnych mamy około 10 miliardów złotych. To jest gigantyczny program, który wpisuje się w różne obszary. W samym Poznaniu jakby możemy z tego w latach 2022-2024 zrealizować kładkę berdychowską łączącą jakby Stare Miasto z Maltą, czyli to jest taki ciąg pieszo-rowerowy, który połączy obydwa brzegi Warty i zahaczy o południowe Ostrów Tumski. To w tym roku, już od czerwca, będzie realizowana modernizacja poznańskiego szybkiego tramwaju. W okręgu wokół Poznania to są inwestycje na poziomie 268 milionów złotych i to jest... Dodatkowo to doskonale wpisuje się w strategię województwa wielkopolskiego i na to chcieliśmy zwrócić uwagę. Rozumiem, chodzi o zrównoważony rozwój. Tak jest. Ja to wszystko rozumiem, ale po co specjalne stanowisko? Chodzi o to, ponieważ mamy zakłamanie. Jakby próbuje się zrobić z tego, że Polski Ład to nic nie daje, to nikomu, że tutaj następuje jakaś straszna masakra samorządów. Otóż nie następuje, ponieważ w roku 2022 mamy najwyższy poziom dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych w historii istnienia samorządu województwa i potężny program inwestycyjny. Tatiana Sokołowska, poprzecie uchwałę w takim razie Prawa i Sprawiedliwości? Już mówię, na Komisji Strategii to stanowisko zostało zgłoszone, ono nie uzyskało pozytywnej opinii Komisji w żaden sposób i tutaj mam takie wrażenie, że radnym PiS pomyliły się role, ponieważ powinni występować w interesie województwa, występują jako rzecznicy tylko interesów rządu. Ja już tylko chciałam powiedzieć... 2 miliardy? Nie, 2 miliardy to nie. Nigdy nie było takiego programu w historii Rzeczypospolitej. Sprawdziliśmy dane, twarde dane. I tutaj nie ma kwestii interpretacji, nieinterpretacji, po prostu pieniądze, cyfry. I podział środków między samorządami wojewódzkimi, w tym właśnie programie, o którym tutaj mówimy, widać wyraźną różnicę, wyraźną tendencję do preferowania województw, w których władze sprawują rządy PiS. I teraz znów mam dokładne dane, szanowni państwo, województwa pisowskie dostały średnio... Nie ma czegoś takiego, że województwo pisowskie. No dobrze, ale wiecie państwo, że to jest skrót myślowy. 46,3 zł na głowę z tego programu, natomiast opozycyjne i znów skrót myślowy, tylko 24,7. A więc umówmy się, że to jest dwukrotnie mniej. Zatem ja apeluję do radnych PiSu z Wielkopolski, żeby... Ale czy pani radna to przeliczy? Żeby... Niech pani radna podzieli 2 miliardy przez 3,5 miliona złotych, proszę nie to jest przerywać. Ponad 640 zł. I tutaj chodzi o to, żeby te dane były, przepraszam, te podziały były w taki sposób dzielone, żebyśmy wszyscy dostawali równo. Czy nie jesteście zadowoleni z tych pieniędzy? Jeżeli chodzi o to, to musimy patrzeć na to, żeby one były dzielone równo, żeby nie było lepszych i gorszych. Podobnie zresztą jest w mniejszych samorządach i tutaj w ogóle rozdzielanie pieniędzy dla województw w sposób centralny jest niezgodne w jakikolwiek sposób z duchem samorządności. I dlaczego jakikolwiek minister czy premier będzie wiedział, co lepiej realizować w Poznaniu? Ale to samorządy zgłaszały te projekty przecież, jeżeli chodzi na przykład. My zgłaszamy, natomiast decyzje są już rozumiem, z Warszawy. Że jak Bruksela zatwierdza kluczowe projekty w Wielkopolsce, to jest świetnie, to jest
cool, to jest po prostu ale doskonale. Ale to są inaczej rozdzielane pieniądze, a tutaj państwo zabieracie pieniądze samorządom z CIT-ów, z PIT-ów, a potem państwo rozdzielacie według uważania. Pani i teraz na przykład... znowu myli. Nigdy nie mieliśmy takich dochodów z CIT-u. Jestem radnym od początku. W ogóle nie ocieraliśmy się o to kwotę. Ale doskonale pan wie, ostatnie informacje dotyczące budżetu okazuje się, że będą nam zabierać te pieniądze, więc proszę nie zakłamywać rzeczywistości. Tatiana Sokołowska, Koalicja Obywatelska, Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość, radni Sejmiku Wojewódzkiego, będzie dzisiaj burzliwie na sesji. Dobrego dnia dla państwa, dobrych obrad życzę. Dziękujemy bardzo.